Hej, słuchajcie, ja bardzo optuję za tym, żeby w zapasach prepersa był obecny ocet. Ocet ma bardzo wiele zastosowań. Dla mnie bardzo istotnym zastosowaniem octu jest konserwacja żywności. No, zabija po prostu bakterie, zapobiega namnażaniu się tych bardzo niebezpiecznych bakterii, czyli jadu kiełbasianego, które jest śmiertelne. I uwaga, wbrew nazwie, jad kiełbasiany może być też w warzywach, w przetworach warzywnych, także octowanie, delikatne octowanie przetworów warzywnych jest, uważam, bardzo dobrym rozwiązaniem. Ocet ma też szereg innych zastosowań. Uwaga, jest rzeczą, która dezynfekuje. Tutaj odpowiednie roztwory, 1/3, 1/4, połowa octu, zależnie od tutaj potrzeb, mogą zdezynfekować tam no, miejsce, gdzie się znajdujemy. W sytuacji kryzysowej może być potrzeba dezynfekcji obiektów. No chociażby niedawno mieliśmy pomór, tak, Dawida XVII, tak, mieliśmy pomór i no, trzeba było dezynfekować różne rzeczy. Czy to miało sens, czy nie? Ja się nie wdaję na temat tutaj wiadomy, ale no, wiem, że w przeszłości wiele razy lekarze dezynfekowali na przykład szpitale octem za komuny, no bo spirytus był niedostępny, czy denaturat, tak, medyczny. No dobrze, ocet wreszcie ma właściwości czyszczące, czyszczenie wszelkich takich zakamienionych powierzchni, gdzie zbierają się też bakterie, po prostu czyszczenie powierzchni. Ten zapach charakterystyczny się ulotni po jakimś czasie, nie jest tu problemem. Jak pewnie gospodynie domowe i większość Was zna efekt czyszczący octu, ale jak ktoś nie zna, to ja pokażę w praktyce. Proszę bardzo, mamy czajnik. Mamy czajnik. I tu wlejemy ocet. Troszeczkę. Tak, troszeczkę. I klikamy zagotuj. To jest bardzo mała ilość octu. On nie doczyści tego czajnika w całości. Ja Wam chciałem tylko pokazać efekt właśnie działania octu czyszczący, który występuje. No, ja go zaraz, tak powiem, zaleję większą ilością, ale nie będę teraz odkładał telefonu, odkręcał kolejnej butelki. Wystarczy, że zobaczycie efekt. Patrzcie, co się dzieje, reakcja chemiczna zachodzi. Dobra. Oczywiście taką ciepłą wodą można oczyścić właśnie jakieś okolice zakamienionych zlewów. Pamiętajcie, w takim kamieniu też zbierają się bakterie. W naszym miejscu ewakuacji, no, utrzymanie czystości jest ważne. Jakby tego. Dobra, starczy, wyłączam. O, aż parzy. Jakby tego tutaj tematu nie zgłębiać, no higiena jest ważna też. Jeżeli robicie zapasy jakieś, no to pamiętajcie o środkach higieny osobistej, bo skupiamy się na jedzeniu, na zapasach żywności, a co ze środkami higieny? Proszkami do prania, papier toaletowy, ręczniki papierowe. Nie wolno o tym zapominać. Dobra, patrzcie teraz. Pamiętacie, co było przed sekundą? Mimo zaparowania widać, że blacha jest czysta. Podgrzewacz. A niech się to jeszcze wygotuje. Także moi drodzy, ocet jak najbardziej. Obecnie w promocji w jednym z marketów taką półlitrową buteleczkę octu kupiłem za 99 groszy i zamierzam kupić ich znacznie więcej, bo octu używam. I w moich przetworach prepersa bardzo często octowe są też solanki, są, ale octowe są najczęściej ostatnio i do celów higieny. Trzymajcie się, pozdrawiam. Też piszcie, linkujcie swoje jakieś patenty, komentarze, swoje filmy. Zapraszam, zapraszam.